Witam Cię bardzo serdecznie. W tym nagraniu chciałabym powiedzieć Ci, jak możesz otworzyć się na obfitość finansową. Kluczowe jest, aby uwolnić siebie, swoją świadomość, swoją podświadomość z blokujących przekonań, z negatywnych, destruktywnych filtrów percepcyjnych oraz emocji takich jak poczucie winy, wstyd, lęki wszelkiego typu. My musimy uwolnić, oczyścić swoją relację z pieniądzem, bo kiedy my nieświadomie wierzymy, że nie zasługujemy na pieniądze, kiedy my nieświadomie wierzymy, że pieniądze są złe, ponieważ bogaci ludzie to źli ludzie, to nie będziemy chcieli mieć ich w swojej przestrzeni. Takich programów, które blokują poczucie właśnie jakby poczucie własnej wartości również, tak, ale właśnie, które blokują też obfitość finansową, jest bardzo dużo. Właściwie obfitość finansowa opiera się w dużym stopniu na poczuciu własnej wartości. Więc jeżeli my nosimy w swojej podświadomości zakodowane wzorce pochodzące z traumatycznych doświadczeń z naszej szkoły chociażby, czy z okresu dzieciństwa, że nie zasługujemy, tak, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy. Jeżeli nosimy te traumy w sobie, to będziemy nieświadomie blokować się na obfitość finansową. Teraz w pewnym momencie zdecydowałam, że chcę otworzyć się na obfitość finansową i to, co do mnie przyszło, było niesamowite, było absolutnie fenomenalne. Okazało się, że my możemy wykorzystywać kwantową naturę swojej świadomości, kwantową naturę swojego umysłu, aby oczyszczać swoją podświadomość, aby oczyszczać swoją matrycę, swoje pole kwantowe z tych destruktywnych, negatywnych wzorców, a tym samym otwierać się na wszelką obfitość, także obfitość finansową. Noblista w dziedzinie fizyki, profesor Murray Gell-Mann powiedział, że reakcjami w naszym ciele rządzą kwantowe pola komórkowe. To na poziomie pól kwantowych są zakodowane wszelkie informacje, które sterują tak naprawdę nie tylko naszym ciałem, ale także naszym umysłem. To w dużej mierze umysł zakodowany na niedostatek, na niezasługiwanie blokuje nas przed tym, abyśmy otworzyli się, abyśmy w ogóle nawet uwierzyli w to, że obfitość może do nas przyjść, ponieważ wielu ludzi wierzy, że duże pieniądze można zyskać tylko i wyłącznie w wyniku bardzo ciężkiej pracy. I jest to jedna z największych blokad, które ja uwalniam chociażby u siebie, ale także uwalniam u wielu osób, które do mnie przychodzą i które notabene mają efekty wzrostu finansowego po właśnie takich sesjach oczyszczania kwantowego, oczyszczania pola kwantowego. Podzielę się własnym doświadczeniem. Kilka lat temu, kiedy otworzyłam się właśnie na oczyszczanie swojego pola pod kątem blokad finansowych, stworzyłam sobie właśnie takie nagranie. Nagrałam właśnie terapię kwantową, która służyła właśnie wykorzenianiu, odinstalowywaniu przekonań, destruktywnych emocji, blokujących moją harmonijną, pozytywną relację z pieniądzem. I w ciągu kilku tygodni zdarzyło się coś niezwykłego. Moje zarobki wzrosły dosłownie nagle o 50%, nawet ponad. Przyszedł do mnie menadżer, wtedy jeszcze pracowałam na etacie, i powiedział, że od tej pory moja pensja będzie 40% większa. Dodatkowo jeszcze dostałam bonus i moja pensja zaczęła być dosłownie dwa razy większa. To było absolutnie niezwykłe. I zadziało się to dlatego, że ja otworzyłam się na to, że ja mogę zasłużyć na więcej. Na to, że mogę i chcę jakby posiadać tą obfitość, bo okazuje się, że wielu ludzi nieświadomie bardzo boi się obfitości. Nawet jeżeli wydaje nam się świadomie, że chcemy obfitości, okazuje się, że wiele aspektów w naszej podświadomości bardzo, bardzo boi się obfitości. Dlaczego? Ponieważ mamy w sobie nieświadome programy, że posiadanie dużej ilości pieniędzy jest potencjalnie niebezpieczne.
że potencjalnie mogą nam grozić bardzo nieprzyjemne, przykre doświadczenia, ponieważ dla pieniędzy się zabija, dla pieniędzy się uprowadza, tak? Dla pieniędzy się robi bardzo złe rzeczy, dlatego człowiek nieświadomie, wręcz panicznie boi się dużych pieniędzy. Wierzy, że kiedy nie będzie mieć dużo pieniędzy, to wtedy będzie bezpieczny. I teraz my musimy uwolnić z siebie te lęki, te programy, te zakodowane w pamięci komórkowej doświadczenia, nie tylko nasze, ale naszych przodków, kiedy właśnie w wyniku pieniędzy, kiedy pieniądze były źródłem jakichś trudnych, traumatycznych doświadczeń. My musimy oczyścić to ze swojej pamięci komórkowej. I to może być większy proces, to może być dłuższy proces u niektórych ludzi, w zależności od tego, ile masz w sobie takich kodów, ile masz w sobie takich traumatycznych doświadczeń, ile przejąłeś od przodków takich trudnych doświadczeń w związku z obfitością finansową, z blokadami na obfitość finansową. Więc bardzo ważne jest, aby na bieżąco oczyszczać to swoje pole, aby otwierać się coraz bardziej, aby harmonizować swoją relację z pieniędzmi, aby otwierać się na pełne poczucie własnej wartości, ponieważ to ono w dużej mierze determinuje to, jak bardzo otwieramy się na obfitość. Jeszcze jakiś czas temu nie czułam, że to, co robię dla ludzi, dla innych, ma wartość, dlatego blokowałam się na obfitość finansową płynącą z moich pasji. Teraz, po wielu kwantowych skokach, po wielu sesjach uwalniania siebie, swojej podświadomości, swojej świadomości z tych destruktywnych blokad, destruktywnych programów, żyję z tego, co jest moją pasją, co jest niezwykłe i piękne. I właśnie tym dzielę się, między innymi w czasie niezwykłych sesji audio, właśnie w które wbudowane są terapie kwantowe. Ty możesz odsłuchiwać tego nagrania i wpuszczać ten niezwykły proces, tą niezwykłą energię, która tam jest w tym nagraniu wbudowana. I możesz pozwalać po prostu na oczyszczenie swojej podświadomości. I to, co tworzę, nie tylko w ramach płatnych terapii, sesji, ale także w ramach nawet darmowych sesji u mnie na kanale YouTube, w playliście chociażby live z terapią kwantową możesz zobaczyć serię kilkunastu na ten moment live'ów pod tytułem Kwantowy skok do obfitości. Poruszamy tutaj obfitość jakby w szerszym spektrum, ale także obfitość finansową. Uwalniamy także blokady na obfitość finansową, więc ja serdecznie zapraszam, bo nawet już podczas tych darmowych live'ów były osoby, których sytuacja finansowa zmieniła się na naprawdę wspaniałą, zaczęła się po prostu transformować dosłownie natychmiast. I tak działo się także w niektórych przypadkach, z którymi pracowałam właśnie w ramach sesji indywidualnej. W większości, właściwie w niektórych przypadkach jest tak, że natychmiastowo odczuwamy jakieś efekty. W niektórych natomiast ten proces jest dłuższy, dlatego że większość ludzi ma w sobie bardzo dużo poczucia winy. Bardzo dużo poczucia winy, którego sobie nawet nie uświadamiają, a to jest blokada numer jeden na wszelką obfitość, także finansową. Dlatego my musimy zacząć wykorzeniać z siebie właśnie to poczucie winy. I to, co też jest bardzo silną blokadą na obfitość finansową, co wielu ludzi bardzo mocno w sobie ma zakotwiczone, to jest taka świadomość ofiary, bycie w takiej roli ofiary, obwinianie wszystkich ludzi dookoła. I to jest potężna blokada na obfitość. I teraz, kiedy my wielu ludzi tak naprawdę w ogóle jest uzależnionych od bycia w roli ofiary, uzależnionych od obwiniania innych. I dopóki człowiek tkwi w tej mentalności, nie będzie w stanie otworzyć się na obfitość finansową w pełni. Dlatego, że po prostu jakby on wręcz czerpie satysfakcję z tego, że może innych obwiniać za wszystko, co się dzieje w jego życiu. I takim ludziom ciężko będzie się otworzyć na kwantowy skok do obfitości, ponieważ musieliby chcieć zrezygnować ze swojego uzależnienia od roli ofiary. Niestety ma to bardzo wielu ludzi, stąd jest to niesamowicie ważne. I także ten program uwalniamy podczas jednej z sesji właśnie darmowych live tutaj na kanale YouTube u mnie. Także na Facebooku Kwantowy Skok też te live'y są dostępne, również na Instagramie Kwantowy Skok. Większość tych live'ów jest dostępna właśnie tam. Więc kochani, wow, fajerwerki na plaży w dzień.
Niesamowite, widzicie, kochani, i tym pięknym, optymistycznym akcentem, jaka to była piękna celebracja właśnie tego momentu, tego, co zostało tutaj powiedziane. Jeżeli chcesz się otworzyć na obfitość, to ja zapraszam do siebie na kanał YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kwantowy Skok oraz na stronę www.kwantowyskok.pl. Bardzo Ci dziękuję, że tu jesteś, bardzo Ci dziękuję, że wytrwałaś do końca. I cieszę się, że chcesz się otworzyć na obfitość, ponieważ naprawdę, naprawdę możesz, jeżeli tylko chcesz, jeżeli tylko zdecydujesz się uwolnić te wszystkie, ten cały bagaż, który nie jest twój, który po prostu przejęłaś ze względu na poczucie winy. Czas z tym skończyć. Jeżeli chcesz, żebym Ci w tym pomogła, to ja z serca zapraszam. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia.